Ten czas utyka. Czyli mija po prostu. Nie utyka. No i pytanie, co będą chcieli stworzyć zawodnicy IHG, bo na chwilę obecną no nie wygląda to na zbyt dobrze skoordynowany atak. Też demo zostaje wyłapany, sam Tucson jeszcze z tej snajperki próbuje coś działać. Tucson, 3 eliminacje! Oj, to jeszcze może się udać, niecałe 39 punktów zdrowia, albo raczej niecałe 40, ale trzeba podłożyć paczkę. Minion musi biec, żeby ją zaplantować, ale teraz Tucson nie może się pomylić. Tucson, 4 eliminacja! Tucson, ej, 1-5! Tudy, coś ty narobił! Ale tu będzie walka gęsiego. Masket. Jedno trafienie, jedna eliminacja. Morels natomiast przeciągnięty trochę ten spray, pełni kontrolowany. Ale tylko demo. Wybija go z rytmu. Masket nie powinien już mieć problemów. Celowany za czerwoną. Demo też prawdopodobnie skończysz. Musi cierpliwość, ale o! Ależ bomba! Demo jeszcze jedna! No i 4 broni zabrane! Który razem ze swoją brygadą będzie podchodził od CT. Ruszyły te pierwsze flesze. Marcelius, celowany, ze snajperką. Jest informacja o Tuconie, ten wyeliminowany, ale demo i Vegi. No oni w dwójkę muszą to rozwiązać, jak nie on, to chociaż Vegi, Vegi z jednym, nie, Vegi z drugim, Vegi być może z trzecim, będzie ten trzeci, będzie trzeci, 13 punkt też jest! Tylko jaki plan ma Anonymo? No bardzo też ciekawe, story na piksel, uff! No to był bardzo dobry strzał. Tucson raczej nie był w stanie powstrzymać, ale Godzilla, oj, on... Co? Co to za strzał był? Siemanko, chciałbym was zaprosić na stronkę hellgaze.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie. Friend. No już z pierwszym smokiem Mouse też kolejnego dorzuca, no i mamy wejście, Taz tutaj wskakuje sobie na ten bombsite biały, no na niego pierwsze wejście, no i to jest historyczne trafienie, na pewno. Enzo, gdzie on się tutaj znajduje, ależ obiega tego smoka. Enzo, niestety tylko jedna eliminacja, bombsite zajęty, bomba zaplantowana, Grucha i Tao jeszcze tutaj mają szansa, aby ten bombsite odbić, ale będzie to ciężkie. Teraz wyeliminowany Grucha. Dobrze dorzucone nade, ale Rejko 63 HP, my nie mamy zbytnio tutaj czym odpowiedzieć. Są Diglett, dwa scouty i to tyle. Już długo zajmowany. Taz no, swojego kolegę z drużyny samej ze scoutem. Z pierwszą eliminacją Taz już tam próbuje wychylić. Bomba leży na ziemi. Jest Tao z bardzo daleka z tego Digla nawet. Udaje mu się eliminację zdobyć. 2-2. Flesza na dół. Na CT, tam żadnego z zawodników Azerbejdżanu nie ma, jest Frendowski i Frendowski po raz trzeci w tej rundzie będzie po prostu lepszy. Tao z nade'em, Tao dwie eliminacje, nawet na flashu, ginie Rejko, ginie Mouse. Przy pomocy Taza tutaj te trafienia wpadają, bo widzimy, że oślepieni. Oślepiony był, no nie dość, że Tao, to jeszcze zawodnicy drużyny przeciwnej, celowany we długą aktualnie samej. Neo tam daje sobie znać, ale aktualnie 9 punktów zdrowia, nie będzie mu łatwo wychylać na shorta, chociaż koniec końców eliminacja jest, aczkolwiek teraz Frendowski samej Azerbejdżan.pl, tym bardziej teraz, kiedy ten smoke spada, tutaj będzie mógł spokojnie za chwileczkę na ten bombsite B Frendowski przebiec, obija go Grucha, ten próbuje wychylać, jak to widzimy, że z tymi funduszami tak kolorowo nie jest, biały zajmuje środek, mamy dużo informacji, Tao jakimś cudem nie ginie w tym starciu, teraz jest tutaj Enzo, Enzo obija rywali, Enzo, dwa trafienia, Mouse zabija Frenda, ale chaos na długiej. Szczerze mówiąc, ja już konkretnie nie wiem, co tutaj się aktualnie wydarzyło, jeszcze Mouse obity do 48 punktów zdrowia samej, pozostawiony sam, tam leży palak na tej rampie od... przy bombsite A. Chwileczkę zobaczymy wejście. Dorzucony nade, dorzucony smoke na dół. Jest tutaj na górze. Niestety samej nie trafia. Pierwszego strzału. No jesteśmy pewni, że jedna z polskich drużyn na tej czwartej rundzie kwalifikacji swój udział
zakończy grucha z CZ-ką. Podjazd przed bombsite'em B, mamy AK-47, oj coś za krótkie rączki dzisiaj biały ma, ale udało mu się ten karabin zebrać. A tutaj przygotowują kolejne wejście do długiej zawodnicy Honoris. Wszystko już tutaj widzi Tao. Tao, pierwszy strzał. No dzisiaj tak co strzela Tao, to po prostu coś niesamowitego. Maus wyeliminowany, Frent eliminuje Sameja. Teraz zamiana na M4 Uneo. A Tao szuka sobie kolejnej sytuacji, w której będzie mógł kolejne eliminacje zdobywać. Grucha oczywiście jest tutaj do pomocy. Neo nie ma kompletnie w tej sytuacji szansa. Wyjście środkiem przez właśnie przez Reiko. Biały wyeliminowany, ale z samej zerifragował. Teraz Grucha eliminuje Mausa. Neo wychyla już na bombsite B. Jest tutaj Grucha, więc ta dwójka, która gdzieś poszukała Gruchę, aby właśnie grał z nimi w zespole, teraz atakowała jego bombsite, no i nie udało się wejść. Była pomoc od Sameja i... Tu jest trójka zawodników Azerbejdżanu, ale mamy na razie tylko i wyłącznie jedną eliminację. Grucha, no, zostaje w smoku, musiał przez tego smoka wybiec. Reiko już, no, jakby tutaj nic się innego nie działo. Enzo pozostaje cały czas na bombsite, niezauważony. Tao eliminuje Frendowskiego. Enzo to jest wariat. Honoris już w tunelach. Jakby zdecydowali się po prostu tę pozycję odpuścić, ale zobaczmy co robi teraz Enzo, co robi teraz Tao. Będzie to rzucony smog, będzie ciężko tutaj z tej pozycji wyjść. Jest eliminacja i jest drugi track dla Tao. Jakim cudem wygrali tę rundę. Wyśmienita gra. Teraz zajęcie bombsite'u B. Eliminacja od białego. Grucha nie daje w tej sytuacji sobie rady. Bardzo dobrze. Same te granaty, teraz biały wyskakuje na bombsite. Maus nie widzi tutaj nic. Biały po raz kolejny wychyla, ale tym razem nie ma eliminacji. Jeszcze Reiko. Dwa trafienia. Tao wychyla również. Mamy kolejne trafienie. Neo wychyla przez smoka z bombą. No i Friend pozostawiony sam. Teraz ze scoutem. Ma smoka. Może za chwileczkę spróbować tutaj wychylać potem bombę. Nie będzie to na pewno łatwe. Enzo. I Tao, który szuka tutaj jakiegoś kontaktu za tym smokiem, ale nie ma tutaj żadnego zawodnika Honoris. Większa liczba terrorystów zaangażowana właśnie w podejście od shorta. Jest tam no, Neo, który cały czas rozpycha się w tym smoku. Będzie tutaj Enzo, który wychyla naprzeciw zawodników Honoris. No i mamy tutaj kolejne dwie eliminacje dla zawodnika Azerbejdżan.pl. Taz zamyka tę sytuację od długiej, ale mamy tutaj Enzo, który wyskakuje po głowie samej, aby sprawdzić tę pozycję. Już powoli zajmują ten bombsite aktualni terroryści. Bomba powinna zostać zaplantowana. Teo tam, Neo tam skacze, ale nic konkretnego nie udało się teraz jeszcze tutaj antyterrorystom ugrać. Enzo czeka za tym samochodem. Biały wyeliminowany. Trend z pierwszą eliminacją. Maus, Enzo, Taz. Czterech zawodników Honoris, dwójka z Azerbejdżan.pl. Taz, kolejne trafienie dla niego. No tutaj nie będzie można bronić tej bomby, dopóki właśnie Tao będzie przy życiu. Ale niestety, nie udało się i... Będzie czas na rozbrojenie bomby? Nie! A więc jest! Runda pistoletowa, wygrana przez Azerbejdżan. Tymczasem... Taka mini ustawka na bombsite'a, ponieważ mamy tutaj trójkę antyterrorystów. Wejścia do długiej, dobrze dorzucone teraz mołotow, jest odcięty Reiko. Biały będzie tutaj wychylał, biały z pierwszą eliminacją, mimo że tego on prawie tutaj zawodnika nie widział. Jest eliminacja od białego, jest eliminacja od gruchy, biały i samej na samym końcu. Aktualnie nie wiem, czy jest to opłacalne, tym fleszem prawie dostaje Tao. No, muszą uważać tutaj na Frendowskiego, który troszeczkę w tym smoku się jednak chyba pogubił.
Bombsite'a za chwileczkę zostanie zaatakowany przez Azerbejdżan. Już w sumie to robią teraz. Stas jest jako jedyny tutaj w tym bombsite'cie. Będzie próbował powstrzymać ten atak. Jednak nic z tego, co się nie dzieje. Tao po raz kolejny. Już dwie eliminacje. Teraz słyszę kolejnego zawodnika. Maus jest tutaj na rampie przy tym bombsite'cie. W tym wejściu bardzo szybko, dynamicznie podjął ten bombsite. Tao jest eliminacja na tazie. Ten nie widział kompletnie nic. Naprawdę idealnie wręcz rzucone. Będzie trzeba właśnie na rampie CT. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego. Tao zarzucone kolejne molotowy, aby uniemożliwić wejście na bombsite terrorystom. Teraz gdzieś tam Maus będzie próbował za chwileczkę być może wychylać. Będzie ciężko zaplantować bombę, tym bardziej, że tylko i wyłącznie Tao zostaje w okolicach bombsite'u. Już musi ta ofensywa się przesunąć z długiej. Jest refrag od Sameja. Reiko z kolejnym fragiem, friend 8 HP, ale cały czas trzyma tutaj ten bombsite wraz z Reiko, ten no, obijany przez Tao. W końcu zostają zabite, dwójka zawodników Azerbejdżan.pl, Honoris, friendowski 8 HP, to on musi wstrzymać, ale Tao nawet nie widział, aż właśnie zakręciło mu się w głowie od tego strzału.